Tatuś, no naprawdę, muszę tutaj z tobą siedzieć. Egzekucja na rynku jest, cała klasa idzie. Tyle razy ci mówiłem, Gałganie, że gościa będziemy mieli? Nuda. Ci dam nuda, ci dam nuda. Rozumiesz, Kazimierz do nas przychodzi na zapoznanie się z twoją siostrą, tylko morda mi w kubeł, bo to za mąż pójście to tajemnica. No dobra, już wielki mi Kazimierz. No. Wielki Kazimierz ty. Zdechlaku jeden, chrzest nam załatwi, rozumiesz? Wszyscy już są ochrzczeni, tylko o nas mówią. Te litwusy, rozumiesz, z parteru, spod piątki, poganie. Gdzieś ta twoja matka jest, jasna cholera. Jestem! Czemu się drzesz? Na czarny protest musiałam skoczyć, nawet se transparent zrobiłam. No szkoda tylko, że nie umiem pisać. No szkoda, szkoda, te wasze zasrane protesty. Czarownice chcą palić na stosach. Według ciebie to dobrze jest? Ja nie mówię, że dobrze. Tylko oni chcieli czarownicę ćwiartować. Ty znowu pitolisz mi tutaj, żeby je puszczać wolno. To chyba stos jest jakąś jednak, jak to się nazywa? No. Kompromisem. No, kompromisem chyba jest, nie? A ty zawsze jan rolisz i w skrajność i ze skrajności w skrajność. Ty swoje mądrości zostaw dla gości, dobrze? Chłopaki, zobaczcie, jakie ja piękne łyżki znalazłam. O, mam jakie nadzieję, fajne! Że Kazimierz lubi drewniane. No fajne. Ty, nie gryź tego patola, ty, turniu jeden skończony, ty. Powiedz mi, kiedy ty ostatni raz kąpiel brałeś? No. Rok temu. Tak, rok temu. Rok temu ty brałeś kąpiel jak ten. Twój brat czy siostra umarli tam dwa lata temu. Kto to tam ostatnio umarł? Jadwinia. No, Jadwinia umarła, to tyś wtedy kąpiel brał. Bo Mieszko mówi w ogóle, że od tych kąpieli to autyzmu można dostać. Autyzmu od kąpieli? W ogóle co ten Mieszko pierdolił? Nie, w ogóle... A to w wychodku na ścianie było napisane, no to chyba by ktoś nie pisał, jakby nie wiedział. Co ja w ogóle... Słuchaj tych durnych swoich kolegów, to daleko zajdziesz, ty, głąbie jeden. Co ja w ogóle, co to za moda? Mieszko, Mieszko, co to za imię? Mieszko, rozumiesz? Tyle pięknych, wspaniałych, staropolskich matka imion jest, nie? No. No. Dobromir. Na przykład, albo Bolesław. No. Mściwój. Mariusz na przykład. No to są piękne polskie imiona, genialne, prawda? Co, gdzie? Ty! Lecę na biesiadę. Tak, na biesiadę? A ile ty masz lat, że ty na biesiadę latasz? 12. No. Czekaj, ale dona. Nie za stara dupa jesteś? Ty zaraz se musisz tutaj za mąż wychodzić i życie układać. Tak, za mąż. Mhm. Tak, za mąż, za mąż. Ja z Władkiem Łokietkiem z Podszuski się dogadałem, że ty za jego syna wyjdziesz. Co? Jajco! Za Polaka, mamo! Nie ma mowy! O, Polaka, bez dyskusji w ogóle. Koleżanka mi opowiadała, że im tylko chrzest w głowie. I tylko miodu mu podaj, bo przeogląd. Dziękuję bardzo za takiego męża. No, na szczęście zmarła na katar, farciara. Słuchaj, co ci nagle Polak nie pasuje, co? A koguś ty byś, ty, królewno, chciała, powiedz. Słyszałam, że Mongoły się fajne kręcą na wschodzie. No to eksperymentowałabym jeszcze troszkę. Będziemy mieli wnuki z kocią mordą. Dobre, dobre. Ty, ojca swojego, czyli mnie, za chwilę żywcem do grobów pędzisz, a ja w spokoju chciałem dożyć 30 normalnie. Córcia, jakie Mongoły! Ty się szaleju najadłaś, ty, dziewczyno. Oczywiście, ty se myślisz, że wszystko się wokół ciebie, rozumiesz, kręci jak wokół ziemi. Dziewczyno, nam jest chrzest potrzebny, rozumiesz to? Popatrz na matkę. Chrzest! Wiesz, jak o nas na mieście gadają? Źle gadają. No, człowiek idzie ulicą i słyszy te szepty na swój temat. Złamać kołem, łamać kołem. Napal... To jest po prostu nieprzyjemne. Napal dupą nabijać i co? Tak, nieprzyjemne. Tak. Ze mnie to się w ogóle koledzy śmieją, że Jezusa w sercu nie ma. No. A poza tym Kazimierz będzie królem. On po ojcu zostanie kraj. Rozumiecie, może Rzym to nie jest, dopiero się rozkręcają. Ale trzeba powiedzieć, że Władek Łokietek smykałkę do państwowości on ma, nie? Kto to? Kazimierza zaprosiliśmy. Nie ma, Kazimierzu! Wy mi zawsze przepału narobicie. Aldona? Zapraszamy, Kazimierzu, zapraszamy.
Kazimierzu, cóż tam u ojca twojego słychać? Pewnie modlitwy. Aldona? Ażbym, panience, trochę o Trójcy Świętej poopowiadał. Weź, gościu! Kazimierzu, zapraszam, usiądź ze sesu tutaj sobie, a my z żoną i z córką na trzy słowa na stronie zamienimy. Co grasz? W patyk. Zajebiście. Sojusz z Polakami chcesz mi rozpierdzielić? Co ty? Chcesz, żeby nas ze wspólnoty wypieprzyli? No, popatrz, jaki on jest przystojny, jaki obrotny. To jest materiał na banknot. A wy naprawdę nie widzicie, że on widzi we mnie tylko fajną duszę? Ale on jest młody, to jest żarliwy jeszcze po prostu chłop. Oczywiście. Słuchajcie, pogadałem tutaj sobie chwilę z Kazimierzem i mam takie pytanie do was. Dlaczego w tym domu nie ma żadnego krzyża? Co? Dobra. Mamo. Jeden test, mamo. Kazimierz. Słowo na C. Chrystianizacja. Widzicie? Oj, Kazimierzu, nie przejmuj się, Kazimierzu. To dopiero pierwszy odcinek.